find like mamy to szczęście, że po raz kolejny, drugi już, odbędzie się we wrześniu żywa lekcja historii. Tak jak obiecałem w zeszłym roku podczas wrześniowej imprezy, że spotkamy się za rok. Dotrzymałem słowa, dotrzymała słowa nasza grupa rekonstrukcji historycznej i wespół ze wszystkimi szkołami lubońskimi udało się zorganizować kolejną edycję żywej lekcji historii dotyczącą historii naszego kraju, historii Europy, które to wydarzenia miały miejsce we wrześniu 1939 roku. Ale również mamy dzisiaj takie przedstawienie różnych sytuacji, które też w ciągu całej II wojny odbywały się na terenie naszego kraju, tutaj głównie Wielkopolski. Dzisiejsza impreza odbywa się pod hasłem Wielkopolska w cieniu swastyki. Także szkoły przygotowały informacje dotyczące przebiegu działań wojennych i okupacyjnych na terenie właśnie naszego miasta Lubonia, Poznania, jak i całej Wielkopolski. Czy to już będzie tradycja, że we wrześniu będą się odbywały tego typu imprezy? Ja mogę powiedzieć, że przy takim zaangażowaniu szkół i miasta Lubonia, jak i poszczególnych osób indywidualnych, na pewno ta impreza wrośnie na stałe tutaj wizerunek miasta Lubonia i chcielibyśmy po prostu cały czas, żeby ta energia, którą przekazujemy młodym ludziom, a którzy też oddają tą energię nam, żeby obopólnie jak gdyby procentowała tym, że jesteśmy w stanie co roku we wrześniu taką imprezę przygotować dla szkół, no jak też dla ludzi tutaj z Lubonia, dla mieszkańców Lubonia. Kto bierze udział w tej imprezie? Udział w imprezie biorą, tak jak mówiłem wcześniej, wszystkie szkoły podstawowe. Uczniowie ze wszystkich szkół podstawowych, o gimnazjów już nie ma, ale jak gdyby też ci starsi włączają się czynnie. Ale biorą też grupy rekonstrukcyjne z Poznania, z Torunia, z Bydgoszczy. No i skromnie nasza grupa rekonstrukcji Semper Fidelis z Lubonia też włączyła się w te działania. Rozkazy odegrać się za niecałe 20 lat wcześniej. To wtedy Wielkopolanie podjęli decyzję, że chcą być Polakami. Jak widzicie Państwo, nas heroiczny kontratak. Za to, tutaj masz drugą rękę, strzelam.